Wraz z nadejściem wiosny w Skokach pełną parą ruszyły inwestycje. W tym roku na nowe budowy i remonty gmina przeznaczy prawie 1/4 część swojego budżetu. Remonty ruszyły, budowy również ruszyły. Co nowego powstanie? Przede wszystkim drogi. Powstaną nowe nawierzchnie w Łosińcu, ponad 2 km w miejscowości Lechlinek, około 1,5 km. W mieście rynek, będziemy budowali obydwa rynki. Chcemy zrobić obydwa skockie rynki, tak jak ta część, która została zrobiona w ubiegłym roku. Wodociągujemy wieś Anteniewo Górne. No i dobudowujemy szkołę, dwie takie klasy, to tak się mówi, dwie klasy, ale to jest troszeczkę więcej niż dwie klasy. To planujemy zakończyć jeszcze przed końcem roku szkolnego. Najważniejsza rzecz już od lat to jest problem naszej oczyszczalni, problem utylizacji ścieków. Jest to duża kwotowa pozycja, a zależnie od przetargu będzie rozłożona w czasie. I nie wiadomo, ile będzie realizowane w tym roku, ile w następnym, bo to w ciągu trzech lat powinno zrealizowane być. Chcemy zlikwidować w Skokach oczyszczalnie. Ścieki ze Skoków poszłyby do Szlachęcina, to jest na terenie gminy Czerwonak. Takich widocznych dla mieszkańców działań na samej oczyszczalni w tym roku jeszcze nie będzie, ale na pewno będą już w okolicy i na pewno będą już na trasie, mówię. Dokumentacja jest w tej chwili na ukończeniu. Cały nasz wysiłek skierowany jest, żeby stworzyć zdrowy fundament, żeby odciąć dopływ ścieków do naszych jezior, bo jeżeli my będziemy próbowali te jeziora oczyszczać, a ciągle te kilka 140-150 tysięcy metrów sześciennych, lepiej bądź gorzej oczyszczonych ścieków do tych jezior wpłynie, no to plus to oczywiście, co wyprodukują stawy rybne, to my nigdy nie z tego problemu nie wyjdziemy i będziemy tylko o tym gadali, ale nigdy nie będziemy mieli efektu w postaci polepszania się czystości wód. No oprócz tego robimy wiele jeszcze takich małych, mniejszych kwotowo, ale istotnych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców przedsięwzięć, jak na przykład ten bezpłatny internet, który praktycznie w Skokach już funkcjonuje, a po ostatniej sesji rozpoczniemy przygotowania do realizacji i samą realizację w 5 największych wsiach. Dla mieszkańców i turystów, którzy lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, mamy dobrą wiadomość. Dobiega końca budowa kładki na ścieżce pieszo-rowerowej przy Jeziorze Karolewskim. 60-metrowa kładka powstaje nad bagnistym odcinkiem, dzięki temu już wkrótce suchą nogą będzie można dojść lub dojechać rowerem do Puszczy Zielonka. Gmina Skoki postanowiła zrobić te 60 parę metrów kładki pieszo-rowerowej, dlatego że wiedzie tędy najlepsza i najbliższa i najbezpieczniejsza droga pieszo-rowerowa z terenu naszej gminy ku Puszczy Zielonce, który stanowi największą bazę szlaków rowerowych tutaj w tym terenie. Na tegoroczne inwestycje Skoki przeznaczą blisko 7,5 miliona złotych. Dodatkowe 4 miliony gmina chce pozyskać z innych źródeł, takich jak Unia Europejska czy Fundusz Ochrony Środowiska.